Gmina Wierzbinek podsumowała ostatni rok i powoli mijającą kadencję samorządu. Spotkanie noworoczne temu poświęcone było też okazją do celebrowania jubileuszy kilku gminnych instytucji i placówek. O tym, jaka to była kadencja dla gminy Wierzbinek, opowie wójt gminy Paweł Szczepankiewicz. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Panie wójcie, zanim jednak o tym, co było, porozmawiajmy na początek o tym, co będzie. A będzie pan kandydował na wójta ponownie? Rzeczywiście taka decyzja została przeze mnie i moich współpracowników podjęta, że jest możliwość ustawowa jeszcze ubiegania się jednej kadencji, więc zdecydowałem się startować. Skorzysta pan? Skorzystam z tej możliwości startowania. Od 2006 roku pełni pan funkcję wójta gminy. Nie znudziło się jeszcze? Nie, bo oprócz tego, że jest to praca, to jest to też w pewnym sensie moja pasja, że mogę na rzecz ludzi realizować i spełniać różne ich marzenia, a także realizować różne rzeczy infrastrukturalne, te, które są czasami konieczne w życiu codziennym, więc w sposób zasadniczy daje mi to satysfakcję, że coś namacalnego można po sobie w każdym roku zostawić na rzecz mieszkańców gminy Wierzbinek. Gdy zostawał pan wójtem, był pan chyba najmłodszym wtedy wójtem w ogóle w całej Polsce, a to już minęło 18 lat. Nie czuje pan pewnego rodzaju wypalenia zawodowego? Otóż nie. Do poszczególnych zadań podchodzę zawsze jak gdyby z nowym zapałem i nową energią. Także myślę, że każda kadencja jest specyficzna, każda jest inna. Ta, która właśnie powoli mija, była chyba najtrudniejsza spośród tych wszystkich kadencji ze względu na różne wyzwania, które się trafiły w ciągu tej kadencji. No, COVID pewnie, 19, tak, wojna w Ukrainie. Jednym z większych był COVID-19, rzeczywiście, ale i wojna na Ukrainie, no i takie inne sytuacje, bo przecież był moment, że nawet handlowaliśmy kwiatami cmentarnymi, gdy cmentarze były zamknięte. Wiele było ciekawych takich nowych wyzwań, w które musieliśmy się zaangażować z nową energią, ale muszę powiedzieć, że wraz ze swoim zespołem, z naszymi współpracownikami daliśmy radę, sprostaliśmy tym wszystkim wyzwaniom, a tak COVID-19 było to trudne i nowe wyzwanie, żeby odnaleźć się w tej rzeczywistości i dotyczyło w gminie każdej sfery działalności. Trochę już przeszliśmy do podsumowania tej mijającej kadencji, ale jeszcze jedno pytanie o tym w takim razie, co nas czeka, skoro pan kandyduje. Z jakim programem, co trzeba będzie zrobić w najbliższej kadencji w gminie Wierzbinek? Tak naprawdę program piszą nam nasi mieszkańcy. Będąc na różnych spotkaniach, zebraniach, wnioskują o realizację różnych inwestycji, mają różne pomysły. I te wszystkie ich problemy, te wnioski biorę pod uwagę przy konstruowaniu swoich planów na przyszłą kadencję. Nie ukrywam, że pewne rzeczy też są do zakończenia. Są rozpoczęte w tej kadencji, w przyszłej będą zakończone, jak chociażby budowa żłobka i rozbudowa przedszkola w Wierzbinku. Żłobek nie było do tej pory w gminie, jest coś nowego. I to się na pewno stanie bez względu na to, kto zostanie wójtem gminy, tak, Wierzbinek, a jeśli pan zostanie, to jest już dzisiaj jakaś taka inwestycja, o której jeszcze nikt nie wie, a powstanie w ciągu 5 lat w gminie Wierzbinek. Zaskoczy pan czymś mieszkańców? No takim moim marzeniem jest rewitalizacja spichlerza XIX-wiecznego w Wierzbinku, który jest własnością gminy, na Izbę Pamięci. Ma to wartość zarówno sentymentalną, jak i historyczną dla wielu ludzi. Jest taka potrzeba i chciałbym na przykład tą inwestycję zrealizować w przyszłej kadencji, jeśli się uda oczywiście pozyskać środki zewnętrzne. Dużym wyzwaniem jest też budowa kanalizacji, bo przecież wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków. W tej chwili są odbiory, więc tutaj w kierunku gospodarki wodno-ściekowej będziemy realizować kolejne inwestycje, żeby też się ze zobowiązań prawnych względem przepisów wywiązać. Dość o tym, co będzie, to porozmawiajmy o tym, co było. Największy sukces mijającej kadencji?
No na pewno ilość zrealizowanych inwestycji na terenie gminy Wierzbinek, biorąc pod uwagę inwestycje gminne, powiatowe, wojewódzkie, ale też inwestycje ze szkód górniczych. Ja mówiłem na spotkaniu noworocznym, że są to rekordowe inwestycje, bo około 150 milionów złotych na gminę średniej wielkości w powiecie konińskim. To bardzo dużo. Bardzo duże pieniądze, z czego 85% około, tak, to środki pozyskane z zewnątrz, czy to ze szkód górniczych, czy z dofinansowań województwa, powiatu, czy też z Polskiego Ładu, bo przez szereg inwestycji było realizowane z pieniędzy rządowych. A jest Pan z jakiejś jednej lub dwóch, trzech szczególnie dumny? No na pewno się cieszę, że w końcu udało się poprawić bezpieczeństwo i budować nową strażnicę dla OSP Wierzbinek z zapleczem technicznym spełniającym wszystkie wymagania, które musieliśmy dostosować się do. Byłem na otwarciu, budynek robi przepisów. Wrażenie. Najbardziej prężna straż w gminie w krajowym systemie ratowniczym gaśniczym. Niosąca pomoc, średnio 80 wyjazdów rocznie, więc to na pewno jest taka satysfakcja, że jako ostatnia jednostka ma nową siedzibę doposażoną. Jeszcze w przyszłości będziemy doposażać w nowy sprzęt, ale tak naprawdę strażacy mają czym się chwalić. Mają czym się chwalić, mają gdzie pracować w naprawdę w fantastycznych warunkach. Sam widziałem, więc wiem, co mówię. Panie wójcie, czy pan może z takim czystym sumieniem powiedzieć, że wszystkim mieszkańcom gminy Wierzbinek w ciągu tych ostatnich 5 lat poprawiło się miejsce, w którym żyją, poprawiły się warunki życia? No muszę powiedzieć, że jeśli przeanalizujemy całą gminę, wszystkie sołectwa, to każde sołectwo zostało dotknięte jakąś większą lub mniejszą inwestycją. No bardzo dużo budowaliśmy dróg. W zasadzie w każdym sołectwie powstał odcinek drogi. To na pewno sprawia, że mieszkańcom lepiej się funkcjonuje, mieszka, jeździ. Aczkolwiek apetyt rośnie w miarę jedzenia i jest rzeczą wiadomą, że wszystkiego naraz nie zrobi, ale kładliśmy duży nacisk na inwestycje drogowe i rzeczywiście przeszło 60 odcinków dróg zostało wybudowane w mijającej kadencji. Więc kilkanaście kilometrów. Kilkanaście kilometrów. Były to różne odcinki, no ale też ze szkód górniczych była wybudowana droga Zielonka Kruszkowice Tomisławice, która spowodowała objazd mieszkańców z tamtej strony do Wierzbinka. Była to duża inwestycja, 20 milionów. Druga tutaj przebudowa drogi od strony drogi wojewódzkiej, kolejne 20 milionów złotych. O parametrach drogi wojewódzkiej oczywiście z planowaną ścieżką pieszo-rowerową, bo w ogóle nasz samorząd kładł nacisk w minionej kadencji na budowę ścieżek rowerowych i tak naprawdę możemy się cieszyć, że w tym roku tych ścieżek około 33 km łącznie będzie już zrealizowanych na terenie gminy Wierzbinek, więc tutaj też jesteśmy jednym z liderów w powiecie, jeśli chodzi o budowę szlaków pieszojezdnych. Wszystko chodzi o to, żeby poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. A co jest dzisiaj największym problemem, jeśli chodzi o rozwój gminy Wierzbinek? No z pewnością czeka nas w przyszłości zamknięcie kopalni. Musimy stawić temu czoła. Kwestia potem rekultywacji tych terenów, szukania też nowych inwestycji. Rozmawiam tutaj z prezesem PAK-u o zielonej energii, o fotowoltaice. No właśnie, bo ta rekultywacja terenów pogórniczych może być zagrożeniem, ale może być też szansą ogromną dla gminy. Patrzymy na inne samorządy w Polsce i rzeczywiście może tutaj być szansa, tym bardziej, że staramy się o to, żeby pozyskać pewne tereny od kopalni po eksploatacji. Już wstępnie o tym rozmawiamy, żeby stworzyć sobie też możliwości na powstanie pewnych inwestycji, jeśli chodzi o OZE, no bo duży nacisk kładziemy w ostatnich latach na to, żeby z tej energii węglowej przechodzić na czystą energię. Więc tutaj też rozmawiamy z PAK-iem o zainwestowanie w energię odnawialną,
a być może jeszcze coś innego uda się zrealizować, z czego byliby pewnie zadowoleni mieszkańcy i byłyby pewne dochody dla gminy. Z całą pewnością. Panie wójcie, wspomniał pan o współpracy gminy z rządem i o pozyskiwaniu sporych kwot pieniędzy na inwestycje gminne. Bliżej panu było do byłego, czy bliżej panu jest do obecnego rządu? Ja przez te 18 lat starałem się jako samorządowiec współpracować ze wszystkimi. Bo przecież zarówno na mnie głosują moi mieszkańcy o różnych poglądach politycznych i myślę, że my, samorządowcy, w kwestii współpracy i rozwoju naszych gmin powinniśmy z każdym rozmawiać. Jestem wdzięczny, że w ostatnich latach udało się pozyskać wiele środków rządowych na realizację inwestycji w gminie. Mam takie taką nadzieję i tutaj trzeba dać szansę też nowemu rządowi, że będą pewne programy, chociażby z KPO czy inne, i też będzie możliwość pozyskania dla samorządów w naszym regionie i w całej Polsce pieniędzy. I uważam, że my powinniśmy próbować dla dobra mieszkańców z każdym współpracować. I z tym rządem też będzie pan współpracował, będzie pan jeździł do Warszawy, by wyciągać pieniądze z budżetu państwa. Tak, będziemy starali się rozmawiać z naszymi parlamentarzystami tutaj z ziemi konińskiej i poruszać się w różnych instytucjach, żeby jak najwięcej załatwić pieniędzy, inwestycji dla naszego samorządu. Panie wójcie, na koniec naszej rozmowy ma pan jeszcze czas na pisanie wierszy? Troszkę teraz mniej, aczkolwiek raz kiedyś popełnię jakiś wiersz, jest on w szufladzie lub coś tam piszę, w przyszłości pewnie wydam. No jest to takie hobby, ciągnie mnie do tego. Nie ukrywam, że pewnie w przeciągu roku, dwóch jakąś książkę dotyczącą tutaj historii pogranicza kujawsko-wielkopolskiego postaram się wydać. Czyli nie tylko poezję pan pisze. Pracuję z kolegą nad tym tematem, aczkolwiek nikomu tego nie zdradzałem, bo jestem człowiekiem takim, że wolę najpierw zrobić, a potem się pochwalić. O tym, że pan pisze książki związane z, czy dotyczące historii, to wiemy. Natomiast nie wszyscy wiedzą o tych wierszach, a wiersze też zobaczymy kiedyś? Tak, tak myślałem. Mamy pana profesora Nowosielskiego, Kazimierza, autora licznych wierszy, który jest rodakiem z naszej gminy i nawet rozmawiałem z nim, że planuje w przyszłości taki tomik 40 wierszy wydać, które mam w szufladzie. Co roku kilka takich wierszy napiszę, czasami będąc gdzieś na spotkaniu, na wyjazdach wieczorem w pokoju hotelowym. Jakieś myśli mnie nachodzą, więc staram się coś napisać. A o czym pan wójt pisze? Ja tak się skupiam na sytuacji bieżącej, dotyczącej rzeczywistości obecnej, ale też wiele sentymentalnych, no i o przemijaniu, o życiu, o różnych problemach w życiu. Panie wójcie, szuflada to jest dobre miejsce, ale na chwilę dla wierszy, więc czekamy na wiersze. Mam nadzieję, że przy okazji tego tomiku jeszcze będzie nam... Szczerze będziemy powiem, mieli przyjemność sądzę, się spotkać do końca roku, do końca roku sądzę, że coś tam wydam. O, to w takim razie oprócz naszych rozmów samorządowych umawiamy się też na rozmowę o poezji, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Paweł Szczepankiewicz, wójt gminy Wierzbinek, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ja też dziękuję i do zobaczenia w kolejnym programie.